Dzień dobry. Przyjechałam na Bagry. Dzisiaj mam wrażenie, że jest tak ciepławo, 3 stopnie na plusie. I nawet wiosennie, bo ptaki śpiewają, ale przyjechałam tutaj, a tutaj wszystko zamrożone i są jakieś takie przejścia wyrobione. Trochę wieje, więc chłodnawo, ale uparłam się na morsowanie dzisiaj, ponieważ jak w ostatnim filmie mówiłam, ratuje mi życie. Uwierzcie albo nie, ratuje mi życie. Ratuje mnie, trzymając mnie w pionie. Jakoś tak, jak wszystko się rypie, to trzeba mieć coś, co utrzymuje człowieka w pionie, to morsowanie mnie utrzymuje w pionie. Poza tym, wiecie, no endorfiny się wydzielają. To już nie jest taka euforia jak kiedyś, jak na początkach, ale jednak utrzymuje w pionie i zwłaszcza to samotne morsowanie ma dla mnie znaczenie, żeby nie było. Nie promuję wcale samotnego morsowania. Bardziej chodzi o to, że ta samotność i ta koncentracja na odczuciach, na byciu z sobą, na zagłębieniu się w siebie, to zupełnie co innego niż morsowanie w grupie, które też jest przyjemne i sympatyczne, to wtedy socjalizacja, to jest zupełnie co innego. A w tej chwili mi jest potrzeba koncentracji i skupienia na sobie. No więc zobaczymy, jak to będzie. Nagrywam się, będąc w domu, już całkowicie rozgrzana, opatruję ten materiał komentarzem. Widać, jak wchodzę delikatnie, z uwagi na to, że pływa tam bardzo dużo lodu, a takim lodem można się pokaleczyć, zwłaszcza jak ciało jest schłodzone, to się nie do końca tego czuje i to czuje i można wyjść z pociętymi nogami. Zatem moje wejście jest bardzo ostrożne. Widać ten lód, no również na pierwszym planie ustawiłam telefon bezpośrednio na lodzie, bo mój mały statyw już się wyrobił, powinnam sobie zaopatrzyć się w nowy. Dlaczego ja w ogóle nagrywam ten materiał, chociaż jestem w miejscu nie nowym? Też dlatego, że jestem w miejscu, które znam i które widzieliście, które pokazywałam, ale w całkowicie nowych warunkach, a mianowicie z tym lodem. Kolejna rzecz, że chciałam trochę poopowiadać o moim morsowaniu, nie dużo, ale tam parę słów. Co ja w ogóle robię i do czego ja zmierzam? Tak jak widzieliście na tym filmie i na wielu innych, ja nie morsuję w neoprenach, mi nie zależy na tym, żeby utrzymywać moją stopę w cieple, ponieważ nie chodzi mi o to, żeby w tych samych warunkach, takich samych zawsze komfortowych warunkach, po prostu walczyć o to, żeby w wodzie być na jak najdłużej. Ja morsuję w gumowych butach, które mają dziurki, w środku jest woda, więc ta izolacja cieplna w tym obuwiu nie jest zbyt wielka, natomiast no, chroni mnie przed jakimś urazem stopy, jest mi przyjemniej stąpać w tych butach niż chodzić bosą stopą, ale gdybym mogła, wolałabym bosą. Dlaczego? Dlatego, że ja nie chcę pozbawiać swojego ciała, czyli swoich dłoni i swoich stóp, możliwości informowania mnie, w jakim ono jest stanie, czy już jest wystarczająco duże wychłodzenie, czy jeszcze nie. Ja chcę narazić swoje ciało na nowe bodźce, na zimno i pozwolić mu się, o właśnie to jest ten moment, kiedy przerywam to, co mówiłam, ale kiedy właśnie ześliznął mi się aparat ze statywu i no i teraz no jest wywrócony. Więc kończąc, zależy mi też na tym właśnie, co zaczęłam mówić, żeby narażać to moje ciało na zimno i na nowe warunki, żeby doświadczało nowych warunków i nowych wyzwań i dlatego dzisiaj jest bez czapki, zresztą takie były moje pierwsze morsowania, bez czapki. Dzisiaj jest z zanurzonymi rękami, zaczęłam od razu od zamorsowania do szyi. Potem musiałam na jakiś czas te ręce wyciągnąć, ponieważ bardzo mi szybko marzną. Mogłam jeszcze posiedzieć w wodzie, po czym na koniec jeszcze je, czego już nie widać, zanurzyłam. Natomiast zależało mi, żeby jak najdłużej morsować z zanurzonymi rękami. Natomiast ostatecznie całe morsowanie zajęło niecałe 3 minuty. I to już jest wystarczająco. Dzisiaj tej termogenezy drżeniowej doświadczyłam dosyć krótko, mimo wszystko. Koncentrowałam się jak zawsze na oddechu, ale chciałabym, żeby te czasy stopniowo wydłużały się, żeby ten organizm adaptował się do zimna jak najbardziej. No i tyle na razie, tyle na dzisiaj. Dzisiaj nie mam za dużo w swoim nastroju więcej do powiedzenia, ale pewnie o swoim morsowaniu jeszcze poopowiadam w jakimś innym materiale. Pozdrawiam serdecznie.